Witam Państwa. No dzisiaj to już kolejny dzień, bo mi podpowiadają, że to pokładowym reklamówkę takiego miejsca. Nie spotkałem się z tym, żeby któryś z samorządów zbadał. W kalendarze, proszę Państwa, przedstawimy. Ja raz podniosłam kulę ziemską rękami do góry. Wszystko podniosłam. Przewróciłam cały świat. Może dzisiaj to się uda. Zobaczymy. Który to dzisiaj jest. Czytam. Sierpień, wrzesień, listopad, liście. No najgorsze, co sobie można wyobrazić, dlatego ja życzę od poniedziałek, a dzisiaj szczęśliwie funkcjonuję bez perypetii i teraz 29. Święta, to też pewnie będę życzył prezesowi. Myślę, że on sobie sam tego życzy, żeby wyjść z takiego klinczu, bo to jest najgorsze, co może nas spotkać. Ryanair, tam ktoś był z Teatru Wielkiego, przyszedł do tej galerii na wernisaż z tego i zostawił tą wieśniak. Problemów z obsługą. Albo ludziom wkładali tam. Aha, ludzie też brali takie różne rzeczy. Tak skonstruowana, że im więcej tam lata z Ryanair, tym niekoniecznie powinien więcej zarabia. Bo może wyglądać to w ten sposób, że na przykład jakieś mniejsze lotnisko przyciąga do siebie linię lotniczą, przyciąga przewoźnika, oferując, trzymajmy się sformułowania, opłaty marketingowe i jeśli na tym lotnisku lądują tylko i wyłącznie samoloty jednej linii, to ten układ zaczyna być dość nierównoważny. Skory. Proszę Państwa, ostatnio to miałeś piękny wernisaż w ogóle. Gwóźdź programu dnia. Bo młodzi to myślą, że na Barbara Bielecka Woźniczko. Barbara Bielecka Woźniczko. Jest piękny katalog, proszę Państwa, z ostatnich dni. Płaszczyzna, faktura, przestrzeń, proszę Państwa. Bardzo ładnie. 28 wystawa, czyli od wczoraj do 17 grudnia, galeria 022. No ta babka jest kierowniczką na stacja Stokłosy, galerii U. Kierowniczką jest galerii U, także jak Państwo tam gdzieś będą w okolicach, bo wiadomo, że Warszawa jest okropna i to metro, jak się jedzie. Oczywiście są stosowane dokładnie galeria, takie lotniska, które nie mają problemu. Poczekaj dziecko, pomieszaj, może jeszcze to jest gorące. Albo popijaj sobie tak ciuciu. I tą mocną herbatę. Już nie mieszaj, mieszałam. Zależy na tym, żeby ten przewoźnik tam był. Ale nie. Tak, nie bez skupy zrobili. Ja ci powiedziałam, że im mocniejszy, tym dla żołądka na czyszczenie. Ja tu pouczam dziecka, ale to wiadomo, jak to jest. Im bardziej Mareczek, to tym bardziej jest uparty, bo Mareczek to ma zespół Downa w ogóle, proszę Państwa. I on jest tak uparty, że na przykład jak on do mnie dzwoni, a ja nie odbiorę, to on potem zadzwoni, o, były 4 na przykład kotlety schabowe na obiad, mówi, i on to wszystko zjadł, albo oddał nawet. Czy nawet i przez okno wyrzucił, bo żeby mnie rozzłościć, to no, ci Downowcy powinni się gdzieś artystycznie wyżywać, a on na Elżbiecie się wyżywa, czyli na mnie, i trzeba go kopnąć w zad, tu mi podpowiada. Radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. A tutaj, proszę Państwa, jak jesteśmy w ogóle też w kanale Mercedes, to pokażemy trochę tych samochodów. Nowy i jeszcze bardziej doskonały. Wcale nie wygląda na jakiś taki nowoczesny, prawda? No, ale ja wiem. Tego cukru w cukrze jest, tak? Czyli no, tej umowy. Także proszę, to zależy jak się pokaże. Zależy jak się pokaże. Ładnie nazwanej umowy. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, Radio Concita, on się nie pyta, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, czyli troszeczkę samochodowo, troszeczkę rozrywkowo, różnie troszeczkę, proszę Państwa, i jeszcze, po czym poznać przyjaciela. No kiedyś jak w Ciechanowie uczyłam się, a to już dawno było też, czy niedawno, w pedagogicznym studium technicznym, to chyba Paweł stoi i czeka na ciebie, tak to on? Rozgraniczyć, kiedy mówimy o umowie marketingowej, a kiedy już o dopłacie. To Paweł jest. Wiemy, że
tutaj skala jest bardzo duża. To pan, także proszę Państwa, euro, tak się stoi Paweł i czeka na takim mrozie, przecież mógłby wejść, no ale niech spieprza, jeżeli zjadł pół kilo wieprza. No i komisja od lat się piekli, że absolutnie to jest niedozwolone, ale te postępowania, no jeżeli mówimy o 700 milionach w skali roku, to ten austriacki Klagenfurt, najnowsza rzecz, to jest raptem 2 miliony euro, tyle odkryto. No, lotnisko, trudność historii ratowania ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, to zachęcamy do podzielenia się nimi. Listy z relacjami można wysyłać na adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci lub drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl. Na zgłoszenia czekamy również pod numerami telefonów 609 002 482 oraz 609 498 523. Nie wierzyć, że od dzisiaj za 5, a góra za 10 lat biletów realnych. Chodź, ja prawa zawalam. I że linia pozostaje taki model biznesowy. Już 2500 lat temu został napisany w Chinach traktat wojenny, a w nim stwierdzenie: najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela. Trzeba tylko zmanipulować ludzki umysł. Dzieje się to w świecie na różne sposoby. Przez wiele szkół uczelni, sztukę, teatr, kabarety i inne, a na masową skalę przez radio, prasę, telewizję, internet. Zmanipulowani ludzie mają utrudnione poznanie prawa. Dlatego 25 lat temu zaistniało i rozwija się dzięki łasce Bożej i rozumieniu tej sprawy współpracy w jego rodach. Wrednicy zmanipulować, zmienić mentalność, zniszczyć przy tym wiarę i polskiego ducha przeszkadzają nasze media. Dlatego wiele kłamstw tego głupka trzeba zawołać. Także ratujemy ludność żydowską. Ratujemy ludność żydowską. Port miał bardzo dobry wynik na w ubiegłym roku, 15 tysięcy pasażerów. Ja przypomnę, że problem godności, jeżeli mówimy o portach, gdzie oferują niepotrzebne klasyczne, żeby, proszę Państwa, było plus 15 tysięcy, minus 1. No według planu wydawanego przez Agorę wśród 11 tytułów gazety wyborczą, Radio Maria i Telewizja Trwam utrzymały się przez 10 przy pracy, dlatego, że lotnisko tylko za reklamę mediową sponsorują jeszcze programach za TVN oraz 3 kanałów TVN-u. To jest w ogóle w miesiącu październik 2016 roku. Po co tym samorządom takie 412 milionów z tych reklam, Radio Maria i Telewizja Trwam utrzymałoby się 10 lat, tylko za jeden miesiąc reklam. Rocznie wpływy z reklam i programów sponsorowanych dla mediów liberalno-lewicowych są wielomiliardowe. Bardzo wiele środków z reklam, może najwięcej, pochodzi w dalszym ciągu ze spółek Skarbu Państwa. Ambicje na przykład doprowadzają jedna do tego, ze spółek w ubiegłym roku wydała na reklamę ponad 60 milionów złotych. Telewizja Trwam otrzymała na reklamę od tej spółki 200 tysięcy. Nie znaczy, że nasza telewizja otrzymuje reklamy z wielu spółek czy z innych. Tak, ale może niekoniecznie od razu takim dużym. Media liberalno-lewicowe niszczące Kościół i patriotyzm są wspierane przez zorganizowaną lewicę, ale jak widzimy, nie tylko. Również obecny przez spółki Skarbu Państwa. O co tu chodzi? Kochani,
Dalej, żeby na kochający Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Polskę, rodzinę Radio Maria, na słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji. Jesteśmy i bądźmy, jak mały kamyczek w ręku Dawida naprzeciw usłonionego morza i Goliata. Ty też masz kaptur. Matki Najświętszej, jej współpracownikami Wielkopolska, także i na to jeszcze kaptur. Na chwałę Bożą, a nie takie, co uszy gołe, potem ciebie głowa boli. Chyba jesteś mądry chłopczyk i wiesz, że to od zimnego wiatru, że to ludzie są tacy, co nie lubią zimna, są wrażliwi i szybko łapi. Ja też nie lubię zimna. Ja bym tak czapkę zdjęła, poszła z gołym łbem, to by mnie po prostu wiesz. A kiedyś też jak mama mówi, a że to wiatr wieje, bo w samochodzie jechały. A to malutki wietrzyk. A ja mówię, nie. A potem jak mucha nawieje, to wiesz. I to nie są żarty. I pragną służyć naszym ludziom. Prosimy za chorych i cierpiących we wszystkich intencjach, modlących się razem z nami. Prosimy o zdrowie dla ojca, i to nie są jakieś tam żarty. O łaskę zdrowia dla Elżbiety, także o zdrowie dla Bronisława z Warszawy w dniu jego operacji za Łódzkę z Warszawy. Już najlepiej w wojsku, jest o 6 pobudka, ostra gimnastyka i potem ludzie się wszyscy świetnie czują. A jak tak śpią do 12, no to jak się mają czuć? Będziemy rozważali tajemnice światła. Potem są rozleniwieni, ja to wiesz, się rozkręcam na wizur, że śpiewaczką operował i rzeczywiście mam głos anielski wieczorami, a tak rano to co ja wierszem mogę recytować, mogę się opowiadać, tłumaczyć strażnicę, puszcza i chleb powodzi, jestem dobra, dobroczynna, rozdaję ten chleb, puszcza i chleb powodzi na tej zasadzie, no bo... 23,55 z Polski Południowej, 56,655, 22,56, darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536,600, 536,600, za granicę. Ona dostała od kogoś prezencję, bo nigdy nie kupiła i ona nie wie, że to tyle kosztuje. Musisz jej zamienić podobne włożyć i druga Kościółka 23,686. Bo ona jest głupia, gromadzi tu skarby, myśli, że będzie wiecznie żył. Ja wiem, nie zwinę, no. Sprawa dotyczy podsłuchiwania polityków w stołecznych restauracjach i jednocześnie oskarżenie wnioskuje o karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan. Wierzę w Boga Ojca Wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski
jest pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanii. Pastor May poświęciła Beacie Szydło uwagę i respekt zwykle poświęcane liderom zdecydowanie większych krajów. Pobudę chciała zrekrutować sojusznika do brexitowych negocjacji, pisze The Times. W komentarzu redakcyjnym czytamy, wizyta przyniosła ulgę. Widać po niej, że Warszawa i Londyn zgadzają się w kwestii zagrożenia ze strony Rosji. Tylko Brytania, Polska i Francja wyglądają dziś osamotnione w determinacji, by przeciwstawić się Kremlowi. Gazeta apeluje, by Londyn i Warszawa tutaj współdziałały. Odmienne spojrzenie komentatora politycznego Guardiana, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Brytyjczycy nie traktowali tego spotkania tak bardzo na serio, jak ich partnerzy, przekonuje John Hayes. Nazywa polski wątek ksenofobicznym i sugeruje, że gabinet May zgodził się na spotkanie z nim tylko dlatego, że nie mógł przebiegać w ofertach. Z kolei w komentarzu redakcyjnym Daily Mail czytamy, że Adam Szydło może być kluczowym sojusznikiem Theresa May w zbliżających się negocjacjach brexitowych. Tak się przypomina o wspólnej historii, ale też teraz nie szczęści. O fakcie, że Warszawa i Londyn były często po tej samej stronie kluczowych unijnych debat. Dla polskiego radia Adam Szydło. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W którym dziś porozmawiamy o relacjach unijno-tureckich w związku z dzisiejszą wizytą tureckiego ministra do spraw Unii Europejskiej Mera Czerwika w Brukseli. Czerwik ma spotkać się z wiceszefem Komisji Europejskiej Francji Timmermansem, komisarzem do spraw migracji Dimitrisem Avramopoulosem oraz komisarzem do spraw energii Miguelem. Chciałeś mnie wczoraj atakować? Wśród tematów no czemu, żebyś tam pojechał, żebyś tam... ...z terroryzmem, liberalizacja wizowa i kryzys migracyjny. A ten Paweł głupi nie chce stoi tam na tym morzu. Ale zabawa. Proszę Państwa, komentujemy tu w naszym radiu, Tok FM, że Paweł stoi na mostku Saska i sobie chodzi, a my jeszcze się prześpimy z moim dzieckiem, żebym uświęciła jeszcze moje dziecko, jeszcze 5 minut się prześpimy. Zagroził, że jeśli do tego rzeczywiście dojdzie, to otworzy granice dla migrantów, którzy chcą dostać się do Europy. Na początku bym chciała Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Europejskiego, czy ona bardziej zaszkodzi, czy pomoże tej pracy? Po pierwsze, było wiadomo, że ona z pewnością Turcja, zwłaszcza turecki prezydent w Rosji, Święta Maryjo, Matko Boża, był to najlepszy przykład. Natomiast no, trzeba patrzeć na to z drugiej strony. To też był pewien niezbyt wiążący, też musimy o tym pamiętać, i być może dlatego rozsądny sygnał wysyłany w Turcji. Oczywiście, gdybyśmy to analizowali z tego punktu widzenia relacji turecko-unijnych, ewentualnego dobrobytu, czy gdybyśmy analizowali to z punktu widzenia tego, że to był kolejny argument do antyunijnej retoryki Tayyipa Erdoğana, bardzo często wykorzystywany, zwłaszcza ostatnimi czasy, no to wtedy stwierdzimy, że no, nie był tak najlepszy. No, a ciągle zwracam uwagę na to, na to drugie dno, także teraz w pewien sposób był to też sygnał wysłany przez, no może tak to powiedzmy, że Unię Europejską, Turcję. No właśnie, Unię Europejską, ale jednak chyba głównie Parlament Europejski, bo jeżeli z kolei popatrzymy na stronę Komisji Europejskiej, to tam szefowa Unii Dyplomacji mówiła, że to może kosztować relacje unijno-tureckie, też w tym sensie, że dopóki prowadzimy albo zaraz będzie obóz, to mamy jakąś taką formę wywierania też presji, czy też w ogóle wpływania w jakiś sposób na władze w Ankarze, a jeżeli by do zagrożenia tych negocjacji doszło, no to odbieramy sobie I to jest właśnie coś, co bardzo często się podkreśla właśnie ze strony Komisji Europejskiej chociażby, czy różnych liderów europejskich, że lepiej mieć forum dialogu z Turcją i ten dialog nawet w takich warunkach kontynuować, no chociaż wychodzą to właśnie jakieś tam elementy nacisku. Zaraz może do tego elementu nacisku wrócimy, bo też ważne jest, żeby powiedzieć, że Unia Europejska i zwłaszcza lidery europejskie,
Europejscy, między innymi wymieniona kiedyś Federica Mogherini. Mam wrażenie, że ostatnimi czasy uczą się Turcji, to znaczy uczą się odpowiednio reagować. Robił wszystko tak naprawdę, żeby nie dać Turcji argumentu do tej antyunijnej retoryki. Zwróćmy też uwagę na... Wystarczy głuszni ludzie, że one ciekie, że nie matka każdemu w domu siedzi, on i na ulicy stoi w końcu. Żeby jeszcze po galeriach, tam jest ciepełko, piękne obrazy, fajni ludzie, coś się dzieje. Można prezent dostać, różne rzeczy mają, pendrive'y rozdają na konferencjach. Ja raz też dostałam w hotelu Nowotel, ten mam taki niebieski pendrive, to nawet zaskoczyło mnie, że taki malutki, a ma 16 kamieni. Nie dwa, nie jeden, to 16. Do tego zamrożenia. Będę piła kawkę powoli, bo kawkę już nie można przystawić szybko. Ale herbatę można. Kawka to jest zrobiona. Ja podjadłam niedużo i już jestem najedzona, bo ja rano nigdy nie jem, że punktę chciałam, no to dla mnie to rano się przesuwa, wiadomo, że u nas to rano. Zaraz będzie obudź się Polską. I teraz tak, tam do kawki to ci dałam nas. Święta Mario, Matko Boża, bójmy się za nami. Dobrze. Jak nie wyciągałeś, to znaczy, że jest. To, bo potem wiesz, jak tak będzie biało i daj spokój, to wtedy ewentualnie kaptur na główkę, jak masz tam laseczek. To, a jak będzie biało, no to ta czapka jest bardzo ładna tamta, amerykańska, czego? Zobacz, ten Paweł ma kaptur taki wiejski, czapę i on się nie wstydzi, a czego ma się wstydzić? Łazi jak chłop, młody jest, a wygląda staro, że pierwszy raz to się przestraszyła nawet. Nie, ja chcę dla nikt nie napisać i nie mam czasu, że jest strasznie głupia. Ona się pyta wczoraj, czy się odniosła do głosu, co było prawie. Święta Maryjo, Matko Boża, uciekł za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci. Ja to wsadziłam tu. Bo ona też potrafi jedną dolną wargę sromową golić i drugą dolną wargę sromową golić. Chciałaby jeszcze do seksu w ramach przedsięwzięcia rumpeksu. Ja mówię się główkę? Święta Maryjo, Matko Boża, jeszcze chodzą nawet bez skarpet, muszę cię wypieczyć. Widziałam jakiegoś Araba, jakiegoś Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. No to jest szalik może. Ty masz na zapięcia dobre? Jak masz dobre zapięcia, to szalik nie. Jak masz tak pod szyją, to nas musimy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Uważaj delikatnie. Czyli wprowadzenie systemu prezydenckiego. Jeśli chodzi zarówno o kryteria te polityczne, jak i paralityk, którego przyniosło przed twoje kolana cztery tak bardzo teściowa Szymona, siostry z Betanii Łazarz, który z taborów błogosławić usta ogłaszają twoje i nasze osie. Wszyscy podzielają entuzjazm Tayyipa Erdoğana w zakresie takiej antyunijnej.
Pan nie chce Pan, nie Twoja wola. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, umiłuj się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, umiłuj się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Z tą jego krytyką też pojawiły się takie głosy, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. No i to jest jakby podstawowy problem na tym etapie, że te zdrowaś kryteria kopacharskie nieco jednak przeszkadzają tam po Jordanowi, one bardzo przeszkadzają w konsolidacji władzy. Natomiast odpowiedź na pytanie, jeśli chodzi Maryjo, o to, że przyszłością, teraz, tak? Jest bardzo trudna, no bo z jednej strony, gdybyśmy przyjrzeli się temu, co teoretycy studenci myślą o świecie, tak naprawdę, jako że Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. O Maryjo, bezgrzeszna i pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać Czy to jest tylko takie straszenie? Czy to są takie groźby dla gróźb? Czy może jest to realne zagrożenie, że może tak daleko się rzeczywiście posunąć? Część tureckich dziennikarzy podkreśla wprost, że gdyby tak Erdogan zamierzał otworzyć rzeczywiście te granice, to by o tym po prostu głośno nie mówił, tak, bo to jest zbyt taka zagrywka naszego powszedniego radykalny, daj nam dzisiaj. Natomiast to też jest element czegoś, co Tayyip Erdogan od dłuższego czasu robi kreację z Unią Europejską. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Gdy dwa te pojazdy jadą na siebie, tak, i jeden nagle skręci, to wiadomo, że będzie to katastrofy, tak, no ale Tayyip Erdogan jest tym pojazdem, który nie skręca, dzięki temu ma poklask swoich wyborców i tak dalej. Natomiast czy posunąłby się rzeczywiście tak daleko?
część też tak naprawdę tureckich dziennikarzy i nawet ekspertów, którzy się polityką zagranicą i bezpieczeństwa zajmują, bardzo często na wcześniejszych etapach tak, wskazywało, że tak naprawdę Turcja nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od Unii Europejskiej, które na przykład do tego momentu chyba przekazała około 700 milionów, tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, z tych pieniędzy obiecanych przez 7 miliardów na lata 2016-2017 i że nie otrzymuje wystarczającego wsparcia, żeby móc realizować postanowienia tego porozumienia. Już dziecko posłałam, proszę pana. No to być może nie można było czegoś takiego wykluczyć. Natomiast oczywiście jest wątpliwe, czy Tayyip Erdoğan decyduje się na tak radykalny krok, który po pierwsze został zaanonsowany, więc zostałby odebrany jednoznacznie. Po drugie, mimo że jest w jakimś sensie usprawiedliwiony, tak? No bo skoro współpraca się nie układa, skoro jedna strona nie wypełnia zapisów porozumienia w pytaniu Turków, tutaj trzeba dodać, bo zdanie Unii Europejskiej wypełnia. No to druga strona jest też naturalne, że też mogłoby tego porozumienia nie wypełnić. Natomiast byłby to tak duży cios jakiś tam sformułowań w bezpieczeństwo po prostu Unii Europejskiej. No można się zastanawiać, czy on oczywiście daje Erdoğan zdecydowanie na coś takiego. Czyli z tego, co rozumiem, według pana do tego zderzenia, Te ciągłe sygnały, takie puszczanie oczka do Rosji czy do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, no to mamy jeden podstawowy problem. Problem polega na tym, że w rzeczywistości Turcja potrzebuje też Unii Europejskiej. To nie jest tak, że nagle odwróci się do Rosji i Rosja będzie jej super wielkim przyjacielem, partnerem i nie wiadomo co jeszcze love story. Natomiast oczywiście Rosji zależy na tym, żeby Turcję w pewnym sensie wyciągnąć z tej źle może określenie, ale zachodnie układanki, tak? Żeby osłabić te więzi, chociażby ze względu na to, że Turcja jest przecież członkiem NATO. I to byłby pokaźny cios w osłabienie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie mówiąc już o tym, że to byłby też również cios jakoś tam w Unii Europejskiej wymierzony. Ale jednocześnie Rosja i Turcja mają tak wiele sprzecznych interesów, co widać chociażby w Syrii, no bo przecież ta sytuacja w Syrii, ona jest tak naprawdę na bieżąco dogadywana bardzo często, przynajmniej tak wykazuje, tak nakazuje sądzić spoglądanie na tureckie poczynania na północy Syrii, że często są bardzo bieżące konsultacje prowadzone między Turcją i Rosją, a po drugie, co to pokazuje, że tam nie ma absolutnie zaufania. No właśnie, na początku grudnia premier Turcji jedzie do Moskwy na rozmowy z władzami rosyjskimi. Tam będzie m.in. kwestia relacji energetycznych, relacji politycznych. To takie ocieplenie w tych relacjach rosyjsko-tureckich, to według pana też jest taka trochę gra, żeby coś uzyskać w relacjach z Unią, żeby ta Rosja była taką kartą przetargową w relacjach z Unią. Czy tutaj możemy mówić, mimo tych wszystkich sprzecznych interesów, jakie są w relacjach rosyjsko-tureckich, że tutaj jednak do jakiegoś takiego zaciśnienia tych relacji może dojść? Z jednej strony jest to z pewnością próba nacisku na zachodnich partnerów w Turcji. Pokazanie, że zobaczcie, mamy alternatywę, więc traktujcie nas poważnie. Zwłaszcza, że my właśnie tutaj musimy po raz kolejny wrócić chociaż króciutko do tej kwestii syryjskiej, prawda? Zachodni sojusznicy Turcji naprawdę nie za bardzo wsparli tureckie pomysły zgłaszane od lat w odniesieniu do konfliktu w Syrii. I co do tego nie mam absolutnie wątpliwości, że w dłuższej perspektywie to zostawi pokaźne ślady w tureckim myśleniu, no po prostu polityce zagranicznej czy polityce bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony te relacje z Rosją, one są poniekąd też takim troszeczkę spełnieniem marzeń tureckich decydentów, którym od lat marzy się, że Turcja jako kraj o unikalnym potencjale, no przecież kraj, który znajduje się, my tutaj wiemy, to całą litanię metafor, prawda, między wschodem a zachodem, most i tak dalej,
To się będzie kraj, który będzie w stanie prowadzić czy utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi partnerami, a te relacje będą miały, jak to jak dowód, kiedyś określił ten architekt polityki zagranicznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, który teraz jest, można powiedzieć, outsiderem, że będą miały charakter komplementarny, że będą się uzupełniać, że one nie będą konkurencyjne wobec siebie. No w aktualnych uwarunkowaniach jest to dość trudne, zresztą pozostałe zasady tak naprawdę tureckiej polityki zagranicznej, które są formułowane do wód, też się nie sprawdziły ze względu na dość duże sprzeczności. Czyli Turcja będzie lawirować właśnie między Unią Europejską a Rosją? Turcja, znaczy to jest tak naprawdę coś, co Turcja no, w pewnym sensie nie naprzedzaje tego miaru lawirowania, tak? Bo to jest po prostu prowadzenie zdaniem no, właśnie osób, które projektują w ten sposób turecką politykę zagraniczną. To nie jest właśnie lawirowanie, tylko to jest, to ma być jakby pożądana stała cecha tureckiej polityki zagranicznej, tak? Dla nas oczywiście my to postrzegamy jako lawirowanie, bo nie można ich deklaracji, tak? Czy próba, natomiast przez Turków jest to postrzegane jako próba po prostu maksymalizacji zysków w polityce zagranicznej, tak? I to jest jakby coś, co Turcy gdzieś tam postulują. Natomiast no, jest to bardzo trudne, no bo jak wiemy, interesy są dość mocno sprzeczne, prawda? Tutaj oczywiście nie tylko kwestia Syrii, ale też kwestia Ukrainy. No powiedzmy sobie szczerze, że Turcji też nie jest na rękę ze względu na chociażby Tatarów Krymskich, prawda? Sprawa Krymu i to też jest problem w relacjach dwustronnych. Oczywiście są rzeczy, które Turcji i Rosję zbliżają. No właśnie, na takim razie nie mogą budować tą współpracę. Bardzo często analitycy podkreślają zbieżność charakteru drogi politycznej Władimira Putina i Tayyipa Erdoğana. Natomiast paradoksalnie to jest coś, co może ich też usztywnić, prawda? Oni mogą i dobrze ze sobą się porozumiewać na podstawie tej wspólnoty charakteru. Natomiast to jest coś, co prawdopodobnie wprowadza kolejny wymiar tej nieufności w relacje turecko-rosyjskie. Oczywiście można sobie wyobrazić, że jeśli turecki model polityczny będzie dalej ewoluował w stronę takiego zbliżonego do rosyjskiego, zbliżonego do rosyjskiego, no to jest jakby kolejny argument, który, kolejny czynnik, który pozwala te wspólne więzi budować. Natomiast jeszcze raz będę podkreślał, tych nieporozumień jest naprawdę bardzo dużo. Więc tutaj przede wszystkim dobrze byłoby Unia Europejska zdawała sobie z tego sprawę i też potrafiła te nieufności, te nieporozumienia w odpowiedni i korzystne dla siebie sposób rozwiązać. Jak mówiłam na początku, teraz zawsze i na wieki. To jest przede wszystkim po pierwsze stały element, który pojawia się w momentach zaognienia konfliktu turecko-kurdyjskiego. Turcja ma od lat, naprawdę od lat ma zarzuty do różnych europejskich państw, zwłaszcza do Niemiec, że nie udzielają wystarczającego wsparcia, jeśli chodzi o walkę z tak zwaną partią pracującą Kurdystanu. Nie tak zwaną, przepraszam, partią pracującą Kurdystanu po prostu. Natomiast to jest zarzut, który tak naprawdę no, w pewnym sensie ma uzasadnienie. No chociażby ostatnia decyzja irańskiego sądu, który zdaje się nie pozwolił na kontynuowanie procesu członków, tak, powiedzmy, 8, że pamiętam, partii pracujących Kurdystanu, określając, że to nie jest organizacja terrorystyczna, to jest coś, co Turków zdecydowanie rozsierdzi. W przeszłości mieliśmy więcej tego typu, może nie tego typu, natomiast podobnie posunięć ze strony europejskich sądów, które Turków w pewien sposób usztywniały, tak? Natomiast druga kwestia, wokół której pojawia się ten problem, to jest po prostu to, że Turcja realizuje nową strategię walki z partią pracujących Kurdystanu. Strategię dość, powiedziałbym, odważną i być może nie do końca z dużymi szansami na realizację. Natomiast deklaratywnym celem Turków jest całkowita likwidacja partii pracujących Kurdystanu. I jak się taki cel stawia, no to trzeba między innymi uderzać w źródła finansowania organizacji. Te źródła finansowania często sięgają Europy, między innymi przez handel narkotykami i tak dalej. Natomiast no jeszcze raz, to jest strategia dość ambitna i dużo wątpliwości niestety jest w związku z tym, czy uda się ją zrealizować. To jeszcze na koniec tylko zapytam, bo często pojawiają się komentarze, że właśnie aresztowania żywicielu Syna Bożego, troskliwie obrońcą Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa,
módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszelkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystkim, którzy z nami się modlili, serdeczne Bóg zapłać, a Pani, która modliła się litanią, Iga Strzalowej. Szczęść Boże, Pani. Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął zachwycie, wołając do niej. Wielka wygrana może być Twoja już teraz. W programie Radia Maryja czas na wiadomości. Szeroko pojęta władza sądownicza podejmuje wysiłki zmierzające do ograniczania kompetencji parlamentu, do złamania zasady podziału władzy, ocenił poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz. Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego zaapelowali dziś do prezydenta o zawetowanie nowych ustaw o Trybunale. Środowiska prawnicze wezwały do odmowy uczestnictwa w legitymizacji działań, które mogłyby utrwalić stan permanentnego naruszania konstytucji na przyszłość. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz podczas konferencji w Sejmie wskazywał, że to nie byli prezesi Trybunału, ani obecny prezes będą kształtować reguły i postępowanie przed Trybunałem. Mamy do czynienia z wystąpieniami politycznymi i również ze złamaniem zasady bezstronności, jak i również zasady podziału władz itd. Więc te wszystkie okoliczności uzmysławiają nam potrzebę wprowadzenia przepisów przejściowych. Trzeba zaprowadzić ład konstytucyjny w państwie. Trybunał Konstytucyjny jest władzą niezależną, odrębną, ale reguły postępowania przed Trybunałem będzie określał parlament, tak jak jest w Konstytucji zapisane. I to parlament będzie decydował o tym,
tym, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo tak jest zapisane w Konstytucji, a dziś to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą decydować o tym bezprawnie, kto ma prawo być sędzią, kto może być sędzią, a więc łamane są podstawowe zasady Konstytucji. W trakcie rozpoczętych dziś obrad Sejmu posłowie będą debatowali nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału. Posłowie rozpatrzą też poprawki Senatu do ustawy o statusie sędziów Trybunału oraz przeprowadzą pierwsze czytanie najnowszego projektu PiS-u wprowadzającego obie te ustawy. Poprawia się sytuacja na rynku mleka. Sukcesywnie rosną jego ceny. Rolnicy liczą, że taka sytuacja się utrzyma i zniknie kryzys branży mleczarskiej. O sprawie napisał nasz dziennik. Z informacji zakładów mleczarskich zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w październiku średnia cena skupu mleka wynosiła złoty 20 zł za litr. To niemal o 7,5% więcej niż we wrześniu. Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, mówi, że wpływ na lepszą sytuację producentów mleka ma kilka kwestii. Myślę, że tutaj wpływa na to rynek, że większość to poczułem to raz, a po drugie, no bo okres jest mu ciężko, bo też trzeba jasno powiedzieć, że nie część rolników też odporuje. I stało się tak, że na rynku jest mniej producentów mleka i to powodowało, że jest cena lepsza. I drugi wpływ to jest ten wpływ zagraniczny, czy zapotrzebowanie na nasze mleko w Polsce. Najwięcej za mleko otrzymali gospodarze z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Najmniej natomiast dostali rolnicy z województwa łódzkiego i małopolskiego. Mija 186 lat od wybuchu powstania listopadowego. W trwającym prawie rok zrywie niepodległościowym skierowanym przeciwko rosyjskiemu zaborcy Polacy odnosili poważny, lecz przejściowy sukces. Jednym z najważniejszych wydarzeń w pierwszych godzinach spotkania było zdobycie przez warszawski lud arsenału. Dzięki znajdującej się tam broni następnego dnia powstańcy opanowali stolicę, a wielki książę Konstanty wycofał się z Warszawy. Powstanie do dziś jest symbolem tęsknoty Polaków. Za pełną niepodległością wskazuje profesor Wojciech Polak, historyk. Okoliczności wybuchu powstania Konstanty są dosyć złożone. Królestwo Polskie ustanowione po kongresie wiedeńskim zostało trzecim rodzaju państwa polskie, wspomniano o sprawie suwerennej państwa polskie. To był twór pozostający w wojnie personalnej z Rosją. Carowie rosyjscy tę konstytucję się królestwa nie za bardzo przejmowali. Prawa Polaków były łamane, ograniczane, prowadzono cenzurę. Polacy wtedy niestety zaczęli rozumieć, że to Królestwo Polskie jest tylko pewnym pozorem. Polacy musieli się zbunkować. To powstanie jest także pewnym dowodem na to, że Polacy nie akceptują takiej wolności pozornej. W walkach o niepodległość uczestniczyło wiele tysięcy Polaków. Jedna z najkrwawszych bitew powstania została stoczona o Olszynkę Grochowską. Zryw zakończył się jednak klęską. Wówczas represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. Obchody upamiętniające 186. rocznicę wybuchu powstania odbyły się w Warszawie w ostatnią niedzielę. W ich trakcie odsunięto głos poświęcony pamięci Konstantego Juliana Ordona, obrońcy legendarnej reduty nr 54. Początkowane przez podchorążych piechoty powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Piloci Lufthansa wznowili dziś strajk. W jego wyniku odwołanych zostało 816 lotów krótkodystansowych, z których chciało skorzystać 82 tysiące pasażerów. Strajk ma być kontynuowany również jutro i obejmie też połączenia dalekodystansowe. Lufthansa przewiduje odwołanie 890 środowych lotów. To oznacza pozostanie na ziemi 98 tysięcy podróżnych. Związkowcy nie wykluczają możliwości przedłużenia protestu na kolejne dni. Obecny strajk jest już 15 z kolei prowadzonym przez pilotów Lufthansa od kwietnia 2014 roku. Ubiegłotygodniowy zmusił przedsiębiorstwo do anulowania łącznie 2755 rejsów. Piloci flagowego niemieckiego przewoźnika powietrznego domagają się stopniowej 22% podwyżki płac. Dziś na
zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, śnieg lub śnieg z deszczem, na wybrzeżu deszcz. Na Podlasiu możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie oraz miejscami na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Przedgórzu Sudeckim do 4-6 stopni na wybrzeżu, jedynie na Podhalu i w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 2 stopni. Wiatry na wybrzeżu dość silne, w porywach do 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat, jak błędy wychowawcze skutkują w dorosłym życiu dzieci. Naszymi gośćmi będą pani Monika i pan Marcin Gajdowie, terapeuci. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś audycji dla małżonków także i rodziców widzicie państwo, dzisiaj mamy obudź się Polsko ma. Korzystać z psychoterapii. Nasi goście, pani Monika i pan Marcin Gajdowie, terapeuci. Początek spotkania 21.30. Polski głos w Mińsku. Białoruś jest gotowa dopuścić polską telewizję do nadawania naziemnego w swoim kraju. O kulisach rozmów i o tym, jak obecnie układają się polsko-białoruskie relacje, czytam w naszym dzienniku. Fałszywe nieruchomości. Uwaga na próby zakłócania obchodów 25. rocznicy powstania Radia Maryja. Nasz dziennik pisze o sposobach prowokacji wymierzonych w dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Szczegóły w naszym dzienniku. Potrzebujemy duszpasterstwa. W Polsce chorzy mają prawo do stałej opieki duszpasterskiej. Niestety niekiedy jest ono ograniczone. Pacjenci warszawskiego szpitala Czerniakowskiego od miesięcy czekają na przywrócenie kaplicy w placówce. Dla chorych to sprawa fundamentalna. Ognisko Bożej Miłości. Pozwólmy zwyciężyć niepokalanemu sercu Maryi. Fatimskie przesłanie przybliża w naszym dzienniku ojciec dr Stanisław Przepierski. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochana rodzina Radia Maryja. Już 2500 lat temu został napisany w Chinach traktat wojenny, a w nim stwierdzenie: najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela bez walki. Tak, tylko z manipulacją. Bez walki, tak, tak, tak. I to też szatan chytrze robi, że bez walki. Że podszywają się jednocześnie pod Biblię, że przekują miecze na lemiesze, czy gdy przekują na lemiesze, bo Biblia mówi, że przyjdzie taki czas i oni tak tu kręcą, wiesz, że gdy przekują miecze na lemiesze, a swoje włócznie na nożyce ogrodnicze, żaden naród już nie podniesie, że miecza przeciwko drugiemu narodowi, ani że będą się uczyć sztuki wojennej. Kłamstwa. Tak, tak, o manipulacji. Tutaj ksiądz Rydzyk mówi o tym, że chcą zmanipulować. A my się nie możemy dać. Uczestnicy akcji ratunkowej z katastrofy ocalało 4 piłkarzy, dziennikarz i stewardessa. Drużyna miała wyczarterowany samolot, ale lotniska w São Paulo nie zgodziło się na jego start. Dlatego piłkarze wylecieli lotem rejsowym do Boliwii i tam przesiedli się do maszyny, która uległa katastrofie. W Mińsku spotkają się dziś ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Ukrainy. Miliony. Rozmowy w tak zwanym formacie normandzkim mają dotyczyć uregulowania sytuacji w opanowanym przez separatystów Donbasie na wschodzie Ukrainy. No wiesz. Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji powinni przybyć do stolicy Białorusi po południu. Niech dają te miliony, oczywiście. A czemu nie? Proszę bardzo, no niech dają te miliony. Na konto 61.
1, 11, 60, 22, 02, 00, 00, 00, 03, 11, 19, 45 i 24. Powtarzam, 61, 11, 60, 22, 02, 00, 00, 00, 03, 11, 19, 45, 24. Po prostu bezpośrednio na bank Millennium. Albo to, co miałyśmy tutaj podane wcześniej, proszę Państwa. Numery miałyśmy tutaj podane wcześniej. Będzie się on przejawiał w ograniczeniu swobody handlu i przepływu siły roboczej. Światowy wzrost gospodarczy ma wynieść w przyszłym roku 2,9. Można wpłacać, proszę Państwa, 9,10, 10, 20, 11, 56, 00, 00, 76, 02, 00, 06, 41, 62. Powtarzam. 9, 10, 10, 20, 11, 56, 00, 00, 76, 02, 00, 06, 41, 62. No i ten numer, proszę Państwa, od 20 się zaczynający. Czyli 20, 10, 30, 19, 57, 77, 77, 80, 09, 35, 85, 56, 93. No i tutaj inne, i Mobile, i Orange. Proszę bardzo, wszystko jest jak na dłoni. Potrzeba, żeby te dzieci nie pozostawić same. My jesteśmy w tych dniach mocno wstrząśnięci tym, co dzieje się w Aleppo. Widzimy obrazy, które przerażają. To jest po prostu ludobójstwo. Oby ten gest został także nie tylko zauważony, ale rzeczywiście przyniósł tym ludziom też trochę ulgi i pomocy. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży świec Caritas na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej będzie można m.in. pomóc zorganizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci, mówi dyrektor gnieźnieński. Bardzo ładnie widać, proszę Państwa, za zebrane pieniądze kupowane są także przybory szkolne i opalne zimę dla uboższych rodzin. Dzisiaj na ogół pochmurne, na przeważającym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu deszcz. Temperatura od minus 5 do minus 2 stopni w dolinach karpackich, minus 1 stopnia miejscami na wschodzie i południu kraju, do 3 stopni na pozostałym obszarze. Cieplej jedynie na wybrzeżu od 4 do 6 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. Na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece.